Witam was w kolejnym materiale z cyklu porównywania usług abonamentowych, jeśli chodzi o abonamenty z grami. W poprzednim odcinku omówiłem dla was abonament, usługę abonamentową od microsoftu, czyli microsoft. Ge Game Pass, można by tak powiedzieć. Konkretnie to był Xbox Game Pass Ultimate w moim przypadku. A teraz w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać podobną usługę, zbliżoną, można powiedzieć, od Sony, czyli PlayStation Plus. Na wstępie chciałem Wam powiedzieć, że uważam w mojej opinii, że ta usługa jest usługą specyficzną. Ponieważ oferuje, jak później zaraz zobaczycie w materiale, dużo gier, też Sony First Party. I można powiedzieć tak, że gracz, warto zwrócić jedną uwagę na samym początku. Jeśli jesteśmy graczami, którzy mieli wszystkie konsole PlayStation, na przykład zaczynając od PS2, idąc dalej PS3, PS4 i teraz PS5. No, to te osoby będą miały bardzo trudno znaleźć jakieś gry w tym abonamencie, ponieważ będą, w, jak zerkną na gry, no to powiedzą, że większość, praktycznie większość tych gier, jeśli miała taką solę Sony, po prostu już ograli, tak. I dlatego skłaniam się ku opinii, że ten abonament jest, ma przyciągnąć nowych graczy. Bo starsi gracze, którzy już ograli wiele gier z, na różnych konsolach na przestrzeni lat, Sony, no będą mieli trudności, żeby znaleźć pewne gry. Zwłaszcza, że tak jak zobaczycie w materiale, katalogi klasyki wcale nie są aż tak zachęcające, więc uważam, że jest to usługa dla nowych graczy. I czy to dobrze, czy źle? Uważam, że dobrze dla Sony, ponieważ no jest to przyciąganie jakby kolejnych klientów, tak? To jest jakby. W zaciekawienie nowej rzeszy graczy, po prostu. Więc no jest, jest to ciekawy zabieg, tylko po prostu chciałem Wam to uzmysłowić i rozgraniczyć, e, zwłaszcza w kontekście np. porównywania z Game Passem, tak? no bo wiele osób, tak jak w materiale o Game Passie, mówiło: e, Na Game Passie nie ma gier i tak dalej, wszystkie ograłem. No to w takim wypadku można też to samo powiedzieć o usłudze Sony, jeśli będziemy się upierać, prawda? Ale tak jak mówiłem, ma to, być, ma to być cykl w dwóch materiałów, które mają porównać, i po obejrzeniu obu z nich, każdy z was widzów może sobie wyrobić swoje zdanie na temat tego, który abonament jest lepszy, który bardziej Wam odpowiada, który, który ma fajniejsze, ciekawsze gry, tytuły itd. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do materiału Plus extra. Dobra, wejdźmy sobie tutaj, zobaczmy sobie w... a może zobaczmy na samym początku gry co miesiąc. Bo jeśli chodzi o katalog klasyki, to w moim abonamencie, czyli bo tu jest akurat premium. Widzicie? Tu jest o... tak pokazane. Katalog gier jest dostępny na premium i ekstra. Premium to jest najdroższa. Gry co miesiąc. W premium Extra i Essential. Essential to jest ten podstawowy, czyli ten, który zawsze kupowaliśmy, żeby móc grać online, prawda? I żeby mieć jakieś, tam, mieć jakieś tam, chyba, dwie gry co miesiąc, takie, które Sony dawało. No i katalog klasyki, no niestety, katalog klasyki jest tylko w wersji premium. Ja tutaj wam szybko pokażę, jakie mniej więcej klasyki są. Co tutaj Sony napisało? Poczekajcie, bo tutaj jest opis to tak w, w obrazowo. Katalog klasyki PlayStation Plus. PSP, PlayStation i PS2. Te gry są w wersji jakby cyfrowej, ale ściągamy je sobie po prostu na dysk. Oddworld, Apex dalej Raczety, kolejne raczety, części Raczeta, Siphon Filter, 2, To że było chyba, nie pamiętam czy z PS2, czy z PS1. Na pewno Apex Cape było z PS1, z PSXA. Sly Cooper, Thieves in Time, to z PS2, God of War 3 Remastered, no to, to akurat jest z PS4, Tekken 2, no to z PSXa pierwszego, Resident Evil Director's Cut, tak, też z pierwszego PSXa, klasyk, co tam dalej, Syphon Filter pierwszy też z pierwszego PSXa, Wild Arms tak samo z pierwszego PSXa, pierwszej konsoli Sony, Jack and Dexter to wiadomo dwójka, PS2, dalej lecimy, Ape Escaped, ok, to jest też pierwszy, pierwszy PSX, co tam dalej mamy, God of War 2, Indiana Jones, Motor to taka seria zapomniana trochę sony, mogliby do niej wrócić sobie. Resident Evil Operation Raccoon City i Dark Cloud to była jedna z pierwszych gier, która wyszła na PS2. E, co tam jeszcze mamy z takich ciekawych, co by nam e, podbiło e, tętno e, na przypomnienie wspaniałych chwil spędzonych? No właśnie, widzicie, tak trochę mało tych gier, takich, które wiesz, szczęka zaraz nam opada, że o matko muszę to mieć. No zobaczcie, no. No nie ma, żeby to jakieś, chociaż nie wiem, Tekken Trójka, tak, Tekken Trójka w Polsce to było mega popularne, a nie ma tutaj tego. No te gry niby są z tych dawnych lat, ale no czy tutaj są jakieś takie hity, które, no gacie zerwane i po prostu zaraz pobiegniesz i wiesz, nie, no muszę mieć tą PlayStation Premium, bo po prostu muszę w to ograć, tak? Bez sensu. Mało po prostu jest gier takich, których wiesz, wiecie, yy, zaraz byśmy powiedzieli, że no to jest, to musimy, to, muszę, to, muszę to mieć, tak? No, nic mnie tutaj nie zachęca tak naprawdę, żeby płacić więcej za tą usługę. Yy, inna sprawa jest taka, że dodatkowo w wersji yy, Premium mamy jeszcze streamowane gry z yy, PS3 yy, i najgorsze jest to, że nie ma jakichś takich wielkich hitów, tak? Ja bym na przykład oczekiwał MGS-a, czwórki, e, jakichś takich no mega hitów z, z PlayStation 3, a tutaj no niestety nic. Aż tak e, dobrych tytułów nie ma. E, więc O, Rise of the Casai to pamiętam, z PS2. E, no ale to nie jest jakieś coś, co by mi tak ciśnienie podniosło, że już powiedziałbym, że no nie no kurczę, tak dawno nie grałem, więc muszę w to zagrać, no nie? Jadaflur 1000, to naprawdę na plus, tak? Wiadomo. Pierwsze przygody Kratosa. Co tam dalej mamy? Hmm. No i tu też masa takich gier, których kompletnie człowiek nie pamięta, bo. No i tu już są takie chyba indyki, tak? Eee, no. Split second. Tak to wygląda. Dobra, wracamy do krem de la crème, czyli gier, które tutaj będą. Eee, katalog gier. I zobaczymy. Porównamy z tym, co było w Game Passie. Znaczy, nie porównamy, tylko na zasadzie, na zasadzie jakby tego, żeby zobaczyć, jakie gry macie i mamy tutaj, tak porównać. Ok, mamy Far Cry 5, Far Cry Primal, te dodatki New Dawn, Judgment. Bardzo fajna gra, taka detektywistyczna w stylu trochę jakuzy. Niedługo zaczynamy ją grywać. Tutaj jakuza szóstka. Cień Mordoru, Śródziemie to też było w. A, przepraszam, w Śródziemie, Cień Wojny tam było. Ok, Dragon Quest to też było. Grand Theft Auto Vice City to jest z tej definitywnej edycji, którą zrobili na podstawie. Remasterowali wersje mobilne, co według by mnie było karygodne. Niestety część ludzi pobiegła do sklepów i kupowała to na premierę nie wiem po co, a potem dziwimy się, że nam chcą wciskać jakieś szroty, no nie? Dragon Quest 11, bardzo dobry RPG, The Division 2, kontynuacja świetnej gry, którą uwielbiam, Assassin's Creed Odyssey. Co tam dalej mamy? Kolejne Yakuzy. Stray, bardzo fajna, przyjemna gierka platformowa w tym roku była dodawana na premierę, czyli podobnie jak w Game Pass, ale to był tylko jeden wyjątek, jak słyszymy. Dalej mamy też trochę indyków, trochę takich noweli, noweli przygodowych graficznych, trochę dla dzieci gier. Jak Zakiwami pierwsza część, jak Zakiwami dwójka. Medium, w horror od polskiego studia Bloober Team. Final Fantasy, wersja PS5, ta Intergrade, czyli to jest ten remake. Avengers, Spider-Man Miles Morales, Spider-Man bazowa wersja, Strażnicy Galaktyki, Ghost of Tsushima, bardzo fajnie. Dalej, co tu mamy, Soul Soulstorm, Ghost Recon Breakpoint, Wild Lines, podobnie zbliżone tytuły jak na Game Passie, Naruto, Returnal, Demon Souls, bardzo fajne gry. Assassin's Creed III Remastered Deadloop, Assassin's Creed Syndicate Unity, The Crew 2 Control Ultimate Edition, to jest ta najwyższa wersja, bardzo fajnie. Horizon Zero Dawn, Uncharted 4. Wszystkie części Saint Row, Assassin's Creed Origin, uh, Uncharted Lost Legacy, uh, Uncharted, uh, Assassin's Creed Ezio Collection, no, czasy Ezio najlepsze. Rayman Legends, platformoweczki, Little Big Planet, e, Scott Pilgrim. E, któregoś dnia zrobimy odcinek o chodzonych biatykach, to, to pogramy sobie. Mm, bardzo fajna gra na podstawie komiksu. Mortal Kombat 11, Final Fantasy HD Remaster X e, i X2, e, Step, bardzo fajny snowboardik, Tennis World Tour. Co tam dalej mamy? Shadow of the Colossus, e, Final Fantasy. 12, Bloodstained, Watch Dogs, Watch Dogs 2, Far Cry 4, Far Cry 3, Classic Edition. No i wszystkie gry od Sony, prawda? God of War, Dead Division 1, Killzone Shadow Fall, też City Skylines, to samo co na tym na Game Passie, Bloodborne, Final Fantasy 8, Znowu tenis. Tutaj więcej tenisa jest, widać. Days Gone. Też bardzo dobra gra. Od studiów Sony. Mighty number no. 9. To jest gra od twórców Mega Final Fantasy. Far Cry. Dodatek. Kingdom Come Deliverance. Słyszałem opinię, że bardzo dobra. Bardzo dobry gra RPG. Mad Runner to jest jakby pierwsza część tego Snow Runnera, który jest dostępny na Xboxie. Detroit Become Human. Co tam dalej, Final Fantasy 9 z pierwszego PlayStation. This War of Mine to też. Until Dawn, horrorek taki. Infamous Second Son, Metro Exodus. Co tam dalej mamy jeszcze? This is the Police, ciekawy indyk, bardzo wysoko oceniany. Patrzę, co tu jeszcze jest. No i tutaj już takie mniej znane gry. Child of Light, całkiem fajna platformówka, z tego co pamiętam. Hotshot Racing, bardzo fajne wyścigi bardzo lubię tę grę. No i tutaj już Myślę, że dochodzimy powoli do takich gier mniej znanych. No właśnie. Trials Blood Dragon i wyścigi ciężarówek. Trochę gier na PlayStation VR mamy tutaj. Jeśli ktoś ma to ten sprzęt, Wolfenstein The New Order też jest, widzę, tak samo jak na Game Passie. Warriorsi też chyba byli, z tego co widziałem. Trackmania. Walishing of Ethan Carter, to jest taka gra przygodowa. Telling jest też tutaj widzę, że jest. symulator Chiruga też, tam też był, widziałem. Shenmue trójka, exclusive. Niestety nie tak dobra jak poprzednie części. Res Infinite, bardzo dobra gra. Trochę wędkowania. Raiden 5 Director's Cut, Strzelaninka, Shoot the Map, tak zwany, Nioch bardzo dobra gra, taka souls-like'owa, jak to mawiają. I co my tu dalej mamy? NASCAR to nie moja bajka, ale co kto lubi, jak to mawiają. Diana Sisters też może być fajna platformóweczka jest, to wiem Fallout'y This piątka to jest taki taktyczny RPG turowy The Total Life 5 Last Round Biatyka, Doom Crisis Remastered co my tu dalej mamy Szachy, jakby ktoś chciał grać. No i tu już dochodzimy do takich już bardziej y, gier przemieszanych właśnie z jakimiś indykami. E, aczkolwiek tutaj Dead Stranding mamy, Night Monkeys of Sawshallowing, taka chodzona, taka chodzona biotyka. E, Dead Stranding, bardzo dobry tytuł, Hideo Kojima, znany i Trials of Mana RPG. No i tak przeszliśmy wszystkie gry, jakie są dostępne. Mm. Myślę, że jest odrobinę mniej, no, zresztą, no nie wiem czy jest mniej gier, może troszeczkę mniej jak mniej gier akurat znałem i mniej się zatrzymywałem, więc poprawcie mnie jeśli, jeśli się myliłem, ale wydaje mi się, że ilość gier mogłaby być zbliżona. No i tak to mniej więcej wygląda z punktu widzenia właśnie tego co oferuje ten zestaw. Tutaj można zobaczyć co w tym miesiącu PlayStation Plus daje. Czyli to są te gry właśnie na własność, czyli Mass Effect Legendary Edition, Biomutant i Divine Knockout. Do tego jeszcze tutaj są te gry Ubisoft Classics, ale to już pokazywałem Wam. No i tutaj właśnie są te wszystkie korzyści premium, tak? Premium daje nam wersję próbne gier. No nie jest to jakieś zachęcające, tak? żeby kupować wersję premium y, abonamentu więcej płacić, tylko do tego, żeby były w wersji próbne gier. Katalog klasyki widzieliście mniej więcej jakie to są gry. Y, no i no nie są, nie zrywa kasku, no nie? No nie za bardzo. Katalog klasyki, transmisja sumie, sru, strumieniowa w chmurze. Y, no Setki gier, ale tam te, które były z PS trójki, no to też nie były jakieś mega, mega, mega super. No i tutaj dalej mamy właśnie katalog gier i na górze, tak jak będziecie patrzeć, to są właśnie te, właśnie te poziomy i co w każdym poziomie jakby jest. No i esencja to jest kolekcja PlayStation Plus, gry co miesiąc, zniżki, pakiety specjalne, wielosobowe granie. No i niestety trzeba kupować właśnie ten abonament, żeby mieć sejwy w murze. To jest słabe, bo na Xboxie jest to normalnie w pakiecie. I w Game Passie, tak? A I nawet nieco mi materiał, ciekawy? Myślę, że całkiem, całkiem pokaźna kolekcja zgromadziła Sony na swoje usłudze. Jednak może, może w pewnym sensie stawać w szranki z Game Passem. Oczywiście nie we wszystkich aspektach, prawda? Ilość gier jest całkiem pokaźna. Jest dużo gier ze z Sony, z, z ich deweloperów First Party. Jest też dużo ciekawych gier od deweloperów third party, co mnie się nie podobało, tak jak podsumowując właśnie te materiały, co mnie się nie podobało, no dobra zacznę od końca, nie urzekł mnie katalog klasyki, który Sony oferuje w usłudze premium, która jest najdroższa, tak? ja posiadam usługę extra. I ten katalog klasyki kompletnie mnie nie urzekł i nie przekonuje mnie do tego, żeby zapłacić większe pieniądze za ten abonament. Kompletnie nie kupuję tego. Co jeszcze? Brakuje mi w abonamencie Sony jednak tych premier na gier na premierę w, z ich studiów albo chociażby no, jakiś, może jak nie first party, to może jakiś third party premiery prawda żeby załatwili z jakimś studiem żeby jakaś gra wskoczyła na premierę to by było no, całkiem ciekawy, ciekawa zachęta dla graczy tak mi się wydaje odnośnie jeszcze co jeszcze warto powiedzieć Wracając tak do Game Passa, w Game Passie jeszcze też warto powiedzieć, że mamy jeszcze też chmurę, czyli możemy sobie odpalić hmm, czekajcie, zaraz zobaczę, czy ja to mam gdzieś tutaj na wierzchu. W Game Passie możemy sobie odpalić naszego nasz telefo, telefon i Gamepada, którego mamy i na takim czymś wkładamy tutaj sobie w środek, tak już Wam kiedyś pokazywałem, może ktoś nas zrobi odcinek o tym. Wkładamy sobie tutaj telefon w środek. Zaraz Wam pokażę. I możemy podłączyć się do Wi-Fi, odpalić sobie aplikację Game Passa. I mamy taką, oto konsolę przenośną do gier. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj są wszystkie triggery, nawet analog. Jest, jest trigger do wyścigów. Tutaj wszystkie. Klawisze funkcyjne Xboxa, nawet jest klawisz Home. Tak więc, na takim sprzęciku można sobie grać praktycznie wszystkie gry, które są dostępne w Game Passie, i to jest dostępne w streamingu. Warto też powiedzieć, że Sony też ma taką usługę. Możemy streamować w grę, którą aktualnie mamy na konsoli, na urządzenia mobilne, a także na PlayStation Vita. Ja akurat posiadam tak też PlayStation Vita. Wam hmm, pokażę. Tak więc można by było któregoś dnia e, zrobić może zrobimy może mały testik. O, tutaj tak się kształtuje moja PlayStation Vita. Kupię, to jest pierwsza wersja, czyli ta z ekranem OLED. E, no i można by było któregoś dnia zrobić mały teścik, mam nadzieję, że e, będzie możliwość, więc e, dajcie znać w komentarzach. E, no i jak oceniam obie usługi? Hmm. Powiem tak, jestem zadowolony z obu. Nie powiem, która jest lepsza, która jest gorsza, e, bo tak jak mówiłem, e, w nie, e, nie do tego miał prowadzić e, w ten cykl właśnie tych dwóch materiałów, e, tylko żeby Wam pokazać po prostu, jakie są możliwości, jakie są gry, co każda platforma oferuje. I myślę, że wydaje mi się, że Sony będzie rozwijać tą, tą usługę. Może doda jakieś premiery, gier na premier, gry na premierę, więc zobaczymy. No, myślę, że jest to ciekawe. Ważne, że jest, jest, jest odpowiedź Sony na Game Passa, jak to się rozwinie, zobaczymy. Myślę, że Sony wie dobrze, co i jak, jak zarządzać tą usługą, i myślę, że w końcu będzie ona coraz bardziej ulepszana i będzie dostawać coraz lepsze gry tak więc co jest najważniejsze żebyśmy my jako gracze dostawali jak najlepsze gry jak najlepsze produkty tak? ja to nie będzie jakby moja główna główne, główne źródło gier cały czas będą pudełeczka tak jak tutaj może widać, jeśli nie to tutaj czekają gry, które kupione, więc dla mnie pudełkowe wersje zawsze będą najważniejsze. Ale takie usługi, owszem, są jakby dobrym uzupełnieniem naszego, jakby, warsztatu gracza. Tak? No dobra. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam z chęcią do komentarzy. Jeśli podobało się, materiał, wrzućcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Jeśli jesteście zainteresowani i yy, yy, będziecie czekać na kolejne materiały, dzięki wielkie, pozdrawiam, cześć, trzymajcie się, hej.